Wiedział, że Kuba jest inny, bo ma autyzm. Mama tłumaczyła mu, że jego brat ma tak jakby swój własny świat. Mimo, że wiosna jednak do nas nie dotarła, to i tak ciepło na Placu Biegańskiego. No ciepło, ciepło właśnie. Ja tutaj jak rozpoczynaliśmy imprezę, to mówiłem 2 kwiecień i mówię, dlaczego nie 2 maja czy czerwiec? No niestety to jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. No i musimy się do tej daty przyzwyczaić, no i co roku jednak to będzie 2 kwiecień. W tym roku aura nam troszeczkę nie sprzyja, ale ja myślę, że i tak mamy dużo tutaj ludzi, naszych przyjaciół, którzy chcieli dowiedzieć się o autyzmie. Ja myślę, że mimo niesprzyjającej pogody, atmosfera jest gorąca. Śpiewałyśmy razem z panią Martą Konodymą-Szymańską 3 piosenki na sam początek, także byłyśmy supportem dla wszystkich innych częstochowskich gwiazd. No niestety my nie możemy się wyróżnić tutaj, tak jak było mówione o częstochowskich artystach, no ale chociaż takiej cząstce mogłyśmy pomóc temu wydarzeniu. Zamierzenie było to, żeby zapalić najbardziej znany budynek w naszym mieście. Różne drogi nas prowadzą. Politechnika w tym roku rzeczywiście aktywnie włączyła się w obchodzenie tego święta, tego dnia autyzmu. Ja tutaj poprosiłam swoich studentów Wydziału Zarządzania, bo Wydział Zarządzania chyba najbardziej aktywnie będzie uczestniczył w konferencji, która będzie właśnie dotyczyła tego, czym jest autyzm, co to jest za choroba. Jesteśmy studentkami Politechniki Częstochowskiej Wydziału Zarządzania. Współpraca z panią Martą nawiązała się w ten sposób, że byłyśmy studentkami właśnie pani Marty i zaproponowała nam współpracę. Ja myślę, że nie będziemy ustawać, że w przyszłym roku będziemy starać się jeszcze lepiej zrobić, nie wiem, może uda nam się zapalić jeszcze jakiś budynek miejski, również jakiś znaczący. Kuba często bał się, gdy dużo dzieci przebywało tuż obok niego, ale wstyd nie pozwalał Maćkowi przyznać przed pozostałymi dzieciakami, że jego brat jest po prostu troszkę inny. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.